Witam serdecznie dzisiaj rybki. Zapraszam Was rybki do czytania na czerwiec. Oczywiście z kart tarota. Zobaczymy, co będzie u Was w miesiącu czerwcu się działo. Miesiąc czerwiec, oczywiście połowa roku zleciało. Niedawno witaliśmy rok, niedawno zaczynaliśmy witać też wiosnę i już mamy prawie że wakacje za pasem. Ten czas tak ucieka nieubłaganie, a zaraz zobaczymy, co u Was w czerwcu, rybeczki, będzie przeważało. Oj, karty lecą, uciekają. Zobaczymy, jaką przewagę u Was będą karty pokazywały. Wstępnie przetasowane. Co ciekawego, jacy ludzie i co będzie się u Was przejawiało, jaka energia wokół Was w miesiącu czerwcu. No to zacznij. O, co za karta wypadła jako pierwsza, wiecie co? Już jako trzeci znak z kolei. No dużo się dzieje w czerwcu, nie powiem, że nie. Wszystko ogólnie ma tutaj znaczenie. No tak ogólnie to tutaj jest taka energia mało wasza, mało. Miecze, arkana wielkie, denary, czyli gdzieś tutaj jakieś, no też i zadowolenie z czegoś, informacje. No tak, zaczynacie tutaj, widzę, taką kartą osamotnienia, trochę odejścia od czegoś i smutku, straty ogólnie. Czerwiec. Trochę straty, borykanie się z finansami. Takie nacisk taki kładzony jest tutaj, bo jest dosyć energii ziemskiej sporo i pod spodem też. Ja jeszcze będę dokładała dwie karty z innego, z innej talii, to też tak trochę pewniej coś będzie. No widzę u Was tutaj sporo takiej energii właśnie. Pokładacie gdzieś dużo nadziei w tą materię. I tutaj takie widać, że jest też król denarów, jest przy Was jakiś mężczyzna. To będzie na końcu jakby czytania, ale dobra, zobaczmy tutaj najpierw. Tu się coś dzieje. Tu się coś dzieje w czerwcu u Was. Jakaś komunikacja, jakieś kłótnie, jakieś straty. Po drodze możecie kogoś zestratować. Tu jest transformacja u Was, więc Wy reprezentujecie właściwie te karty. Więc Wy tutaj, to jest dla Was najważniejsza karta w tym miesiącu, w czerwcu. Jakąś transformację przechodzicie. To jest zmiana myślenia, dokonanie się jakiegoś, jakiejś zmiany, zupełnie inny kierunek, zaczynacie zupełnie w innym kierunku myśleć, kierować się zupełnie innymi zasadami w życiu. Tu się coś dokonało, coś się dokończyło, coś, co już obumarło, już przestaje funkcjonować. Opuszczacie to, zmieniacie kierunek, idziecie dalej, ale to też jest poprzez jakieś kłótnie. To też nie jest Wasza energia, rybki. Wy jesteście tutaj akurat znakami wodnymi, więc tutaj raczej powietrze, więcej komunikowania, więcej. No, piątka to też straty, to też mogą być straty przyjaciela, kogoś bliskiego, możecie nawet kogoś zestratować, to też jest nawet i agresja, tak mi to tutaj wygląda. Więc Wy jesteście agresywni, Wy dokonujecie transformacji w miesiącu czerwcu, sami, to jest Wasz wybór, ale to też jest coś, co już przyszło i coś, co się dokonało w Was. To nawet to jest wybór, a to nie, to już nie jest wybór. To jest coś, co przyszło samo i po prostu zakończenie czegoś i tutaj jest zmiana, transformacja, przeanalizowanie jakichś może rzeczy, jakichś sytuacji i
kierunek, w drugą zupełnie stronę. Widzę u Was też dużo pracy i ta praca, ona nam tutaj gwarantuje i zapewnia spokój finansowy. To jest karta, która nam to zapewnia tutaj tą gwarancję tego przypływu finansów i takiego spokoju, takiego zaspokojenia jakby finansowego. Tutaj jesteśmy samowystarczalni. Ta karta też tutaj nawołuje do tego, abyśmy byli wciąż systematyczni w tym, co robimy, w tej pracy, żebyśmy się nie poddawali tym trudom. Żebyśmy nie narzekali, tylko po prostu wykonywali swoją pracę rzetelnie. I wtedy wówczas przyjdą efekty tej pracy. Ta karta nawołuje, żeby nie uciekać od tej roboty tak zwanej, a wziąć się za nią i będą tego efekty. Przyjdą na pewno. Bo widać, że u Was tutaj w miesiącu czerwcu jest jakieś zubożenie. Jest jakieś zubożenie, jakaś strata. Może nawet jakaś, nie wiem, informacja dotycząca jakichś strat, informacja, nie wiem, jakieś złe, niedobre wiadomości i może nawet też oczywiście wydatki nadmierne. Też tak może być. No dobrze, więc tutaj jak widzę tą pracę, no to po drugiej stronie widzę uwinczowanie tej pracy, słuchajcie. To jest po pierwsze, to jest takie miano, które mówi nam zwycięstwo. Pracowaliśmy długo i wytrwale, i teraz idzie zwycięstwo do nas. Co jeszcze? Ta karta również mówi, że zwyciężacie też pewną sytuację w życiu. Nie tylko to, że zwyciężacie tutaj gdzieś zawodowo, ale pokonujecie jakieś przeszkody, i to są te przeszkody. Pokonujecie i wy po prostu też wracacie zwycięsko z jakiegoś boju, więc ja tutaj podejrzewam, że to może tutaj ten bój się jakiś wytoczył i tutaj się coś działo. I tutaj właśnie jest widać, że zwycięstwo jest po waszej stronie. Wy tutaj stąpacie po tym zwycięstwie, albo wy nie wiecie o tym, że wy zwyciężycie, że nie widzicie czegoś. Ale coś do Was dojdzie, że wyjdziecie zwycięsko z tej sytuacji. Może tak też być. Tym bardziej, że tutaj jest karta mocy przy Was. A moc, jak wiecie, no to są możliwości. To nie jest moc, siła, no też fizyczna, też owszem. Ale to jest przede wszystkim, to są możliwości pokonania przeszkód. To są możliwości. No, pokonania wroga też tak można powiedzieć, bo tutaj widać, że coś jest. No. W najbliższym czasie jest też osamotnienie, jest też jakaś strata czegoś. No, ta karta na ogół mówi, że strata kogoś w miłości, prawda? Bo to trójka mieczy, to są te przekute serduszko, ale to może być strata przyjaciela, może być w ogóle strata czegokolwiek nam bliskiego. Lub kogoś bliskiego. To może być odejście kogoś, to może być no, bardzo dużo rzeczy, ale no, na ogół tak się przyjęło, że trójka mieczy to ma związek z zawodem miłosnym. Ale to wcale nieprawda, bo to może być odejście kogoś bliskiego również i to też może tak nam tutaj sygnalizować, że w najbliższym czasie, w czerwcu, nas to czeka, gdzieś na początku czerwca do połowy czerwca, tak bym tu powiedziała. Odejście kogoś takiego albo nam romantycznego, albo kogoś, z kim jesteśmy bardzo blisko związani. No i tutaj, no to też ma, to też są miecze, więc tutaj też to się dzieje tak spontanicznie i nagle. To nie są rzeczy, które odchodzimy gdzieś tam, żegnając się pięknie, tylko tutaj są spory, kłótnie i to mi to karta tutaj też mówi, ta transformacja, śmierć, dokonanie się zmian w życiu, bardzo dużych. No. Po drodze też tutaj widzę, że macie taką energię bardzo mocną, agresywną wręcz, że możecie kogoś zestratować nawet po drodze. No już tak niedosłownie, ale tak w przenośni, tak? No tutaj też jeszcze tak widzę, no królowa mieczy, jakaś kobieta bardzo pomocna. To może być przyjaciółka, mama. Ktoś bardzo pomocny i ktoś Was tutaj wesprze, tak jakby finansowo. To może być ta osoba, ta kobieta w średnim wieku.
To może być wdowa, może być rozwódka, ktoś, kto bardzo dobrze sobie sam potrafi radzić z problemami i równie dobrze ktoś pomocny. To jest osoba taka bardzo mocna i pomocna. I tu będzie jakieś wsparcie od tej osoby, od tej pani. To może też być ktoś w pracy, jakaś szefowa, ktoś przełożony. Albo mama, jakiś ktoś bliski, siostra. To też może mieć tutaj związek z tą osobą, ta kłótnia wasza. Ta strata kogoś może mieć też związek z tą osobą, bo karta jedna przy drugiej jest i to jest ten czas najbliższy, który mi tutaj mówi. Te karty razem są, więc one razem czytane też mówią coś innego. Ja mówię, czytania są dla wszystkich. Pamiętajcie, że dla każdego to może być coś innego. Dla jednego może być osoba pomocna, a dla drugiego to może być ktoś, przez kogo tracicie też coś ważnego w życiu. Też tak, no... Słuchajcie, tu jest też jakiś wyjazd przed Wami. Ja widzę, że domykacie też jakiś cykl już niepotrzebny w Waszym życiu, już dokonany. To jest domknięcie jakiegoś cyklu i otwarcie nowego. Tutaj zacznie się nowy cykl w Waszym życiu, Wy poczujecie się tacy otwarci na świat. Ta karta też może zwiastować jakiś wyjazd za granicę najczęściej, więc w czerwcu może Was tutaj czekać jakaś no jakaś wycieczka, jakiś wyjazd, może wakacje, może wyjazd za granicę po prostu, albo do pracy, albo no to może mieć związek z komunikacją też ten wyjazd, tutaj jakaś komunikacja, bądź jakieś informacje do Was dojdą i wyjedziecie, też tak może być. No i ten wyjazd tutaj może Wam po prostu zaowocować czymś bardzo dobrym. Wasze nadzieje pokładacie w czymś bardzo mocnym, macie jakieś plany w głowie. Te plany również tutaj mogą nam sygnalizować no, takie zapewnienie sukcesu w tych planach, takie ziszczenie się modlitw, spełnienie marzeń nawet. I to może mieć związek z tą zagranicą. Jak najbardziej. To są Wasze nadzieje i tutaj pokładacie bardzo wielkie te nadzieje. I to jest tak jakby za granicą. No, jakiś plan, jakiś projekt, coś takiego. Może tam gdzieś za granicą poznacie kogoś bardzo ognistego i takiego, w kim po prostu od razu się zadłużycie. I to będzie bardzo taka silna relacja, bardzo mocna, szybka. A ona może również zwiastować jakby oświadczyny. Tam może też dokonać się właśnie za granicą to, że ktoś się Wam oświadczy, albo Wy komuś po prostu złożycie ofertę zaślubin. To mogą być nawet narodziny dziecka. Może tak jak mówię, nie dla wszystkich te informacje, tak jak powiedziałam wcześniej, dla każdego coś innego. Dla jednych będzie to informacja o narodzinach dziecka bądź ciąży, dla drugich oświadczyny, dla co niektórych po prostu spełnienie jakiegoś marzenia, więc dokonanie się jakiegoś projektu, uwieńczenie go, więc tutaj widzę, że też jest to zwycięstwo, dlatego tutaj, bo tutaj się coś zrealizuje, jakieś plany, jakieś marzenia. Ta karta nam tutaj zwiastuje sukces. Bardzo duży, jak i finansowy, tak i uczuciowy. Dwa w jednym. No i tu jest jakiś król denarów, czyli jakiś mężczyzna. Może to być, przepraszam, panna, koziorożec lub byk. No, może być, ale niekoniecznie z tych znaków. To może być również dobrze i mężczyzna, który taki jest bardzo praktyczny, w średnim wieku, taki, który ma wypracowany autorytet w życiu. To jest ktoś bardzo pracowity, lojalny, oddany. Ktoś mocno stąpający po ziemi, nie bujający w obłokach. Gdzieś tam nie... gdzieś tam taki mężczyzna, który tylko gdzieś tam snuje plany, tylko je akurat realizuje, tak? To jest człowiek, to jest materia, to jest ziemia i to są... To jest ziemska energia, więc tutaj ktoś taki może gdzieś Was tam na tym wyjeździe albo zapoznać, albo Wy kogoś takiego tutaj spotykacie. No i bum,
Wielka miłość rozkwita, może tak być. Bo tutaj jest jakieś pożegnanie, jakieś odejście od czegoś, ale to jest też zapowiedź zwycięstwa dla Was. Bo tu jest coś lepszego, jakby. Tu się szykuje coś lepszego dla Was. Coś bardziej takiego ognistego, coś więcej takiego, coś co ma sens. No macie czytanie takie. Tu jest też wyczekiwanie na jakieś finanse. Wyczekiwanie i takie zubożenie. Więc tutaj coś się tutaj jakby trochę cofacie, ale widać po kartach, że tu pójdzie coś mocno naprzód. Tu kogoś poznajecie, może to mieć związek z Waszym wyjazdem za granicą. Że kogoś poznajecie takiego i się wszystko tutaj zmienia. Ja jeszcze zobaczę te dwie dodatkowe karty. One też tutaj nam powiedzą jakąś informację. No bo tak mi to tutaj wygląda. No bo nie mogę powiedzieć, że to będzie to zwycięstwo tutaj z tego powodu. To jest tutaj ktoś inny, jakaś inna energia. Dobra. Zobaczmy, jakie będą informacje dla Was dodatkowe. Może tutaj coś bardziej się rozjaśni jeszcze. Ale ja tu widzę, że coś nowego idzie w Waszym kierunku. Dlatego, że tu się domyka jakiś cykl, może myślenie w Waszej głowie i kończycie z tymi kłótniami, z tym wszystkim. No jest tutaj trochę problem z tym. Jakaś rozpacz, jakieś rozczarowanie. Strata kogoś. No ale tutaj jedziecie gdzieś za granicę i tu ktoś nowy się pojawia. Jakoś tak mi to wygląda. To może, może mieć związek też z tą kobietą. Może jakaś osoba bliska Wam pozna Was z tym mężczyzną, bo to tutaj tak jest, tak jakby... tak, coś tak też może mieć związek. Albo z tą kłótnią ta kobieta może mieć związek. Dla jednych będzie to miała związek kobieta, na przykład dla jednych to będzie ktoś zapozna Was, ta kobieta Was zapozna z tym mężczyzną. Albo no tak, tak. A dla drugich to może być, że przez tą kobietę też tam jakaś strata kogoś bliskiego i rozpacz. I albo nie przez tą kobietę, może po prostu... Ta kobieta też dla trzecich może być bardzo pomocna tutaj w tym, albo i finansowo. Bo tak, albo tak, nie? Tu też te finanse, brak ich jest i jakaś kłótnia nawet na tym tle. Dobra, ja zobaczę co dodatkowego. No i tutaj też nam dużo podpowie. No tutaj jest właśnie mag, a to jest... No i słuchajcie... Ja tutaj widzę obfitość u Was i to jest taka karta, no tutaj macie jakiś ciężar, dźwigacie bardzo długo i już macie tego dosyć. Dla Was to jest stanowczo za długo. Wy się tu poddajecie już jakiemuś ciężarowi i to dźwiganie dokańcza się tutaj. To jest ta informacja. To są te dodatkowe karty, które wyciągam. To jest ta transformacja. Koniec tego dźwigania, już koniec, już macie dość. Już nie możecie tego dalej znieść. To się już przelało. Co ja tutaj widzę? Macie maga, więc to jest też taka informacja, że Wy macie tą moc w sobie. Wy macie tą siłę, Wy macie tą moc i tutaj macie możliwości wiele sami w sobie. Ta karta mi to mówi, ale to też jest taka informacja, że możecie mieć wokół siebie kogoś takiego, kto ma dużo możliwości sam w sobie. Ale to też jest taka sytuacja w negatywnym spojrzeniu, no nie jest pewna, nie jest, to jest coś mówiące, że coś jest takie palcem po wodzie pisane, tak bym to nazwała. Teraz popatrzmy na tą stronę, bo tutaj jest, patrzcie, tu jest obfitość po tej stronie, tu jest właśnie i to mi to ta karta też mówi. Tutaj jest coś, po prostu coś się okaże wynikiem właśnie tutaj. Przetransportujecie się gdzieś albo domkniecie jeden cykl w swoim życiu, otworzycie nowy, ale ta karta wiąże się również z wyjazdem. Domykacie jakiś cykl w swoim życiu i otwieracie nowy i jesteście zwycięzcami. To ta karta mi mówi też. Wychodzicie zwycięsko z czegoś. Macie siłę w sobie, moc, możliwości. Zawierzcie sobie. To też jest taka informacja. A ta karta no też mówi o tym, że ta obfitość do Was przyjdzie, na którą tutaj wyczekujecie, bo jest dużo materii w Waszym czytaniu i tych mieczy sporo. To tak jak na Was trochę niepasująca energia.
rybki, ale tutaj jest też właśnie informacja, która mi mówi, no, że wy tutaj pragniecie osiągnąć jakiś sukces. Czekacie na zrealizowanie i ziszczenie się jakichś sukcesów. Wymagacie wręcz hołdu. No ale to tutaj jest karta, która zapewnia obfitość, więc tutaj tu trzeba się zastanowić nad tym, czy nie tłumimy jakiegoś własnego takiego pierwiastka twórczego, i ta karta też mi to mówi, też mi to symbolizuje. Więc tutaj, jeśli macie jakiś problem z czymś i tutaj się dokonuje jakaś transformacja, to pójdziecie w dobrym kierunku, bo wy macie tutaj coś, jakieś lepsze możliwości. No, ta karta też jest taką informacją, że jak chcecie na przykład jakąś miłość bądź partnera zachować przy sobie, bo to jest taka informacja, to trzeba wykazać więcej tolerancji dla niego, dla jego niedoskonałości, i to pozwoli po prostu bardziej cieszyć się miłością i przyjaźnią, tak? To jest taka informacja, okaż więcej serca i naucz się przebaczać. No to jest taka, jeśli chodzi o to. No bo to jest taka przyszłość wasza, nie? A tutaj widać, że odchodzicie od czegoś, więc tutaj może mieć też związek z tym. Ale idziecie naprzód, jedziecie za granicę nawet, i tam może właśnie kogoś poznacie takiego zupełnie innego, z kim się bardzo dobrze dogadacie w kwestii finansowej, w kwestii takiej cielesnej, bo słuchajcie, co tu dużo mówić, as buław, to jest dobry seks, no też przede wszystkim. No to może być ciąża, tak jak mówiłam, oświadczyny, no wszystko, po prostu wszystko. Dobrze, w każdym razie to też może dla jednych, tak, a dla drugich, że przemieszczają się gdzieś za granicę i tam mogą być jakieś oświadczyny też kogoś, zaręczyny, jakieś informacje o narodzinach dziecka, o ciąży czyjejś, o swojej. No wszystko tu, tak, naprawdę to jest czytanie, jak wiecie, dla wielu osób i dla każdego będzie coś innego. Ja Was zachęcam jak zwykle do komentowania tego wszystkiego. Czy tutaj coś takiego może się u Was gdzieś pojawi, to też mi tam napiszcie. Może częściowo jakieś informacje dla Was, może nie oczywiście wszystkie razem. No i tutaj też zapraszam, zachęcam Was do polubienia filmu, że chcecie następne. Oczywiście do subskrypcji, żebyście na bieżąco byli też informowani, jak się filmik naładuje tylko i dołoży się do YouTube'a. Więc tutaj życzę Wam przede wszystkim szczęścia, moje kochane rybki. Bardzo, bardzo Wam pięknie dziękuję za takie kibicowanie tutaj na tym kanale. W zeszłym miesiącu widziałam, że pobiłyście rekord, jeśli chodzi o znaki zodiaku, i pięknie Wam za to dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za wspaniałe komentarze, za piękne życzenia. No i spełnienia wszystkich marzeń, i Waszych modlitw, i Waszych planów, projektów, jakie macie. No i oczywiście pięknego czerwca. Wspaniałego, udanego wyjazdu. Widać, że będzie wspaniały. No i wszystkiego, czego sobie wymarzycie, tego Wam życzę. Oby Wam tutaj ta transformacja przeszła jak najłagodniej w Was. Nie skupiajcie się na tym, co minęło, co już było, tylko bardziej na tym, co będzie. A przyjdzie coś lepszego. I tego Wam życzę. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia, do kolejnego czytania, moje rybki. Do widzenia.